I takie małe podsumowanie co do tego dema One Piece Odyssey. Graficznie nie jest to, wiadomo, jakiś tutaj top topów, że tak powiem. Nie stało to obok jakichś gier typu God of War Ragnarok, ale to też nie miało być tego typu grom, więc na to w ogóle nie zwracamy uwagi. Ale jeżeli chodzi o ogólną estetykę grafiki, to jest bardzo fajny styl użyty. Tak jak wspominałem, to jest taki, wydaje mi się, styl graficzny, który się szybko nie zestarzeje. Styl graficzny, który przypomina trochę takie mega dobrze zrobione jakieś figurki, jak możecie sobie kupić na żywo. I ładnie to wygląda. Płynność gry bez zarzutów. Ja grałem na PS5. Żadnego jakiegoś dropu nie zauważyłem. Bez zarzutów, wszystko płynnie. Historia może się na początku wydawać prostolinijna, ale podejrzewam, że będzie to ciekawe i się mocno będzie rozwijać i tam jakieś zadymy i kocioły będą wychodzić, więc to się dowiemy ewentualnie w pełnej wersji gry, więc tego nie ma co oceniać. Gameplayowo spoko, ciosy naprawdę czuć, fajnie wyglądają ciosy, efektownie, super efekty, ładnie zrobiony tam jakiś ogień czy coś, to mi się podobało. W tym demku troszeczkę mnie to denerwowało, że momentami aż za często byli przeciwnicy, ale to pewnie są takie momenty. Później pewnie jest bardziej otwarty świat, no to mamy rzadziej tych przeciwników, można ich ominąć, nie trzeba z nimi walczyć, myślę, i tak dalej, nie? No zresetowali nam poziom, ale to tak jak wspominałem, to było wiadome, że tak będzie. Zaczynaliśmy na 40 poziomie wykokrzeni, teraz mamy tam pierwszy reset do pierwszego poziomu, teraz mam już szósty poziom po skończeniu demka i postacie mają po 3 ataki, nie tam po 8 ataków, i więc jest ok, normalnie w RPG, tak jak to w RPGach jest, leveluje się i zdobywa wszystkie rzeczy. I co? Myślę, że ogólnie gra bardzo fajna. Ja jeszcze pomyślę osobiście, czy kupić, bo nie wiem, czy po prostu nie będzie po jakichś kilku godzinach, czy tam nie wiem, po kilkunastu godzinach nie będzie już za nudno. Ciężko to ocenić. Jakby wszystko działa ok, wszystko jest fajnie, ale po prostu dla mnie. Nie wiem, czy dla mnie to nie będzie na dłuższą metę za nudna gra. Warto ją na pewno ograć, więc jeżeli jej nawet bym nie kupił na premierę, czyli 13 stycznia, to pewnie ją kupię w późniejszym czasie, jeżeli po prostu gra trochę stanieje, nie? Ale mega mi się podoba, ja lubię One Piece'a bardzo, wciągająca historia się wydaje. Jestem ciekawy, co będzie później w historii, więc to już jest jakiś plus. Tak jak wspomniałem, gameplayowo fajnie. Jeżeli chodzi o eksplorację, czyli poruszanie się, no na razie mieliśmy dosyć zamkniętą wyspę, nie było takiej aż mocnej eksploracji otwartej, więc pewnie to się później zmieni w innych lokacjach na 100%. Fajnie, że niektóre elementy trzeba niszczyć tą postacią, niektóre tą postacią. Czasami gdzieś dosięgnie Luffy po jakiś przedmiot, czasami Zoro gdzieś dosięgnie. Widać, że to chyba budowanie postaci jest dosyć rozbudowane, bo zdobywamy, nie dość, że musimy szukać przedmiotów, które dają nam umiejętności i pozwalają rozwijać umiejętności, to jeszcze szukamy przedmiotów dla danej postaci, więc tego jest, myślę, sporo. Więc dla mnie na plus na pewno gra. Osobiście myślę, że można polecić po tym, co widzieliście w demku. Także tyle ode mnie, jeżeli chodzi o taką mini recenzję tego One Piece Odyssey. Tak jak wspomniałem, pewnie i to, co teraz mówię, i to demo wyląduje u mnie na kanale na YouTubie jak coś. No, także tak to wygląda czat. Możecie napisać, co wy sądzicie tutaj o tym demku, jak pograliśmy. Czy na plus, czy na minus. Czy byście kupili na premierę, czy nie. Fajne info dla ciebie będzie, jak będziesz grał w LoL'a. Będziesz mógł zmienić język na każdy możliwy, japoński, koreański i tak dalej. A to słyszałem to, no, też to czytałem. Anime nie oglądam, ale gra spoko. Tak, no taki typowy RPG, japoński RPG, nie? Także jeżeli ktoś nie zna anime, no to jest po prostu typowy japoński RPG. Też mi się tak wydaje, że gra jest ok, szczególnie jeżeli ktoś lubi tego typu gry mocno, to na pewno mu siądzie.